Cześć, witajcie ponownie. Nadszedł czas na zmierzenie się z kamuflażem naszego Tigera, więc zajmę się dzisiaj głównie malowaniem, ale zanim do tego przejdziemy, muszę przygotować odpowiednią budę pojazdu. Na początku elementy, które będę musiał wkleić bądź tymczasowo zamontować przed malowaniem wzoru na pojeździe. Są to głównie części włazu dachowego, ramy przedniej szyby oraz drzwi. Po zmontowaniu elementów pomalowałem je czarnym podkładem Badgera. Po czym wewnętrzne części włazu czy też drzwi pokryłem farbą Mr. Color Blue Gray. Używając kleju Ultra Glue wkleiłem część elementów do modelu. Pozostałe, takie jak drzwi czy górny właz, podkleiłem od środka taśmą maskującą. Zamaskowałem również wszystkie miejsca na szyby i zabezpieczyłem model od środka przed malowaniem. Pierwszy kolor to Dark Yellow czy też Sandy Yellow. Nakładając farbę, starałem się od razu wykorzystać obecność czarnego podkładu, tworząc delikatne cieniowanie. Szczerze mówiąc, pojazd w tym kolorze również wyglądałby ciekawie i nawet przeszło mi przez myśl, by go tak zostawić, ale to może innym razem. Po porządnym wyschnięciu farby zająłem się maskowaniem przy użyciu patafiksu. Starałem się w miarę dokładnie odwzorować wzór oryginału.
Co prawda maskowanie można wykonać opierając się tylko o swoją wyobraźnię, jednak warto nawet wtedy wstępnie rozrysować sobie jakiś schemat i na nim właśnie bazować. Tak zamaskowany pojazd pokryłem solidną warstwą farby w kolorze Olive Drab. Po dodaniu kilku kropel farby Dark Yellow uzyskałem jaśniejszy odcień, którym delikatnie rozjaśniłem niektóre elementy Tigera. Po zdjęciu maskowania przyszedł czas na malowanie kolejnego wzoru. Tym razem schemat czarnych plam naniosłem czarnym blacklinerem Mołotowa. A następnie pomalowałem czarną farbą Vallejo Model Color. W przypadku takiego malowania sugeruję raczej użyć niewielkiego płaskiego pędzelka zamiast jakiegoś mikroprecyzyjnego. Dzięki temu farbę nałożymy szybciej, a przede wszystkim równo, pozostawiając gładką powierzchnię. Naniosłem w ten sposób dwie warstwy farby i muszę przyznać, że efekt zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Wzór kamuflażu naprawdę robi wrażenie. Postanowiłem jeszcze poprawić malowanie, rozjaśniając delikatnie kolor żółty. Jest to swoją drogą dobry trening aerografii. Trzeba tylko uważać, żeby nie wyjechać za linię, jak w przedszkolu. Kolor czarny odznaczał się w moim odczuciu zbyt mocno na tle reszty kamuflażu.
rozjaśniłem nieco czarną farbę, farbą dark yellow i zabrałem się za kolejne plamy. Starałem się nieco stonować i urozmaicić wygląd czarnych wzorów. Precyzja w tym przypadku oczywiście mile widziana. Czy ja już coś wspominałem o treningu aerografii? Myślę, że jest nieco lepiej. Na tym etapie na razie zostawię budę i zabieram się za przygotowanie wszystkich pozostałych wewnętrznych elementów pojazdu. Wycinałem je z ramek i dokładnie oczyściłem. Niektóre z nich wymagały drobnego klejenia i przygotowałem wszystko do malowania. Po położeniu podkładu na część elementów pozostawiłem je do schnięcia i zająłem się malowaniem świateł i lamp wewnętrznych Tigera. Użyłem do tego farb półprzezroczystych w kolorze niebieskim, czerwonym i pomarańczowym. Farby delikatnie rozcieńczyłem Mr. Leveling Thinnerem i nałożyłem przy pomocy precyzyjnego pędzelka. Następnie pomalowałem części kolorem Blue Gray. Między innymi ten wewnętrzny element grilla, który stanowi jedyna blaszka fototrawiona w zestawie. Nie kładłem na nią podkładu, gdyż będzie ona i tak ledwo widoczna. Nie chciałem tylko, by świeciła zbyt mocno. Pozostałe elementy pomalowałem kolorem Olive Drab i zabrałem się za malowanie szczegółów pędzelkiem. Są to głównie skrzynie i taśmy z amunicją oraz wyposażenie znajdujące się we wnętrzu pojazdu. Naniosłem również drobne detale, wykorzystując pisaki Mołotowa. A na koniec potraktowałem wszystkie elementy ciemno-szarym łoszem. Jak na części, które nigdy nie ujrzą światła dziennego, mogę powiedzieć, że byłem bardziej niż zadowolony z uzyskanego efektu.
Na dziś to tyle. Powoli zbliżamy się do końca budowy Gaza. Myślę, że seria obejmie jeszcze 2, max 3 odcinki. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy wersja tego kamuflażu Wam odpowiada, czy jednak wykonalibyście go nieco inaczej. Pamiętajcie również o łapce w górę, jeśli podoba Wam się to, co robię. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!